Maurycy Polaski, mój przekaz dnia. Dzień dobry kochanemu Państwu. W poniedziałek dzisiejszy odcinek poświęcony będzie miłości, naiwności i chuci damskiej tym razem, proszę Państwa, bo zdarzają się, okazuje, takie sytuacje się, że oczywiście, że są jakieś tam seks wyjazdy gdzieś na daleko, wtedy sobie panie korzystają z usług, takie panie niedopieszczone, z usług miejscowych młodzieńców. Tu sytuacja dotyczy naszego kraju. Zdarzyło się, że pani w wieku 44 lat zapragnęła sobie spędzić noc z 28-letnim młodym człowiekiem, oferując mu 500 euro za noc. Co było dalej? Usłyszą Państwo za chwilę. Bardzo proszę. Pewna pani rycząca czterdziestka umówiła się z panem, to pestka. Dla ryczącej czterdziestki, co potrzeby swoje ma, wzięła hotel, lecz że lecą wióry tam, gdzie rąbią drwa, więc została, proszę pana, w tym hotelu wydymana. Ja nie mówię o szalonej nocy, tam, gdzie pan w pani czar swój roztoczył. Poszło o pewien drobiazg, bo to właśnie było tak, że mu dała 500 euro i na boczku, i na wznak. Nocka droga, ale miła, za to, gdy się obudziła. Nic nie było w pokoju nad ranem, kasa znikła i laptop wraz z panem. Spore straty poniosła, uzupełnię plan strat. Tu prócz laptopa oraz szmalu znikło pani BMW oraz nowe dwa iPhony, przez co został namierzony. Romantyczny kochanek miał żonę i obdarzył ją skradzionym iPhone'em. To się zowie paradoks, bo na lewo zrobił skok żigolaka i złodzieja kazamatów czeka mrok. Pozdradziły go iPhony oraz miłość do swej żony. No tak to tym razem wyzwolenie kobiece się skończyło. I tak dobrze, no bo jednak to, co zostało podwędzone, zostało oddane. No a noc była przyjemna pewnie. Proszę Państwa, 28 tym razem października, poniedziałek. Imieniny obchodzą Szymon i Tadeusz, a także Anastazja, Cyryl, Cyryla, Domabor, Faro, Fidelis, Honorat, Juda, Tadeusz, Ksymena, Wielimir, Wincenty i Wszeciech. Najlepszego wszystkiego, proszę Państwa, życzę naprawdę z całego mojego pasiastego serca. Nietypowe święta. Dzisiaj dzień odpoczynku dla szarganych nerwów. Przyda się. Światowy Dzień Animacji i Dzień Miłośników Pluszaków. Przysłowie: jak przyjdzie Szymon i Judy, zagoń bydło z pola do budy. Cytat dnia, Mikołaj Rej, także bardzo, to jest już czcigodny i starożytny, że się tak wyrażę, cytat: dobra żona jest dar Boży, ona szczęście domu mnoży. Jak pięknie. Piękna jest również gra posłówek w Bąciku Kasi. Darek Rybak tym razem zasadza nam rzecz następującą. Chodnik bez wuja. Widzę Państwu, moje uszanowanie. Widzimy się pewnie jutro. No co? No.